Witajcie moi mili. Dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać troskę, jak to dawniej na wsi starzy ludzie rządzili. A było to tak. W dawnych czasach w każdej chałupie zyli przeważnie po trzy familii: chłop z babą, z dzieciami i z ojcami. I wiecie, w tamtych czasach to ojcowie rządzili, za do śmierci. Chociaż u niecięskich robot nie robowali, ale decydowali o wsytkim. Co kany sioj, sadzi, czy kany iść, nie iść, co załatwi, czy pomóc, czy co zabi, czy kupi, co w gospodarce, u decydowali starsi ludzie. No i było tak, że w tamtych czasach się musiało godaj przez wy starszym ludziom, to znaczy się w liczbie mnogi. Mamo, kaście byli, coście robili czy ojciec coś by robili, byli i tak dalej. No i wielki szacunek oddawali starszym ludziom i kozdemu. No i w tamtych czasach, jak rano, rano to jak się szło do roboty, to najpierw wstawali, taką dobro, babka, jeszcze po czmoku, wstawali, ubierali się, chociaż mówili na kolanach przy łóżku, Potem zapolili ogień w piecu, no i ważyli, ważyli śniadanie dla, koz, dla kozdego. A potem ich budzili, no i każdy w swoją stronę kajusta miał iść. No a je, jak mieli takiego małego bzdąca, no to mu robili, smaz, papinek mu smazili, mąkę prazeli na masełku. Troskę tam cukru dali, żeby było słodce, a jak się uprazyło ta mąka, to zaleli mlekiem i takie rzotki dawali do butelki. No chyba zadawali takie gęste, bez mleka, to na wacek, na pieluchę, zakręcili do środka, no i zamiast cumla to to dziecko tak trzymało w gębie, no i już było zadowolone. Bo przecież cumlów nie było do wni, jak to teraz. No to tak było z malutkimi. No i ja, taki dziadek w tamtych czasach, no to się krzątał koło chałupy, robił, bo z płotami naprawiał, albo grabie naprawiał, sztyl do, do kopacki, co do grabi, co do wideł, no, A kosycki robił, no co mógł, co potrafił, to sobie robił takie lekkie roboty. A bez lato, to zaś pas ze spolnikami na spolnych głazak. I tam całymi dniami siedzieli, opowiadali o wszystkim, o radościach, o smutkach, śmiali się, nawet śpiewały. Baby też tam czasem, takie jak były, jako, jako co jedna pasła krowy, no to ta też była przy nich. No i śpiewali różne rzeczy, na przykład. Paście się micie po zielonym sicie. Jak się na pasiecie do sopy, pójdziecie. No i tak, co opowiadali łobelecym przy tych krowak. A wieczór gnali, jak już, ta, już się miało ku, patrzyli na słońce. Jak słońce zachodzi, to wiedzieli kela godzin. No to zaś ta zaśpiewali. Zeńmy już, zeńmy już, bo już czas, bo już czas, bo już przepiórecka przeleciała bez las i tak dalej. No i to już potęgnali jeden za drugim. A wiecie, chciałabym jeszcze zobaczyć to, za rano o siódmej wyganiali te krowy. O siódmej rano można było zegarki nastawiać. Siódma godzina, jeden za drugim rządkiem koło wody gnali, tu gnali koło wody. Tam od Gardasa i tu od Zielnika dużo ludzi gnało, dziadków, swoje krowy gnali tam na most, bo jest most, i do Łazów, a potem se Łazami przeganiali na swoje, czyli na Gardasowe, i tam se paśli cały dzień, tam mieli budy. Połednie do budy krowy przywiązali, podoili, no i w o 12 śpiewali Janio Pańskiej, no a potem zaś po połedniu wygnali, napaśli, wieczór szli, zaś taki kawał z tymi krowami kuchałpiej, z mlekiem pięciolitrowym, z południe. No i tak było. No to te babki dobre, jak zrobiły to śniadanie, już wszyscy poszli do roboty, to one zaś musiały obmyślać, co na południe waży Bo to nie było tak, jak dzisiaj sięgnie się do zamrażarki i mięso, i mięso, i mięso dookoła. Tam w dawnych czasach to jedli co innego. Cały tydzień przesał mięsa nie jedli, no, jedno, na niedzielę. No to przez ten dzień ważyli na przykład tak. Prazuchy kapustę, nagen, kwaśnice, kwaśnicę, ziemniaki pod różną postacią, co ho ho, cały tydzień by przesał, co by jedli te ziemniaki, a do tego i zupę fasolową, grochową i, i z buraków, czerwonych, jarzynową. No i tak im przesył cały tydzień, a w niedzielę dopiero ta uważyli jaką kłoś, jaką kwaśnicę, albo borosów ze, ze ziemniaków, no co już tam mieli, jak im to pasowało, jakie porze roku to było, to tak było. No i tak że wam powiem, babka z dziadkiem trzymali respekt w że Wszyscy musieli chodzić jak zegarki. Wszyscy musieli babkę z dziadkiem posłuchać. Nie daj, bo ze tak co... jaki haśnik, wnuk, ukro co kanę komu, jakiemu sąsiadowi, bo się mu tak spodobało. Oj, to wiecór to musiał przy stole, przy wiecerzy, wszystko poopowiadaj babce, bo tak w dawnych czasach było, że przy wiecerzy się wszyscy słodzili i poopowiadali, jako i minął dzień. Co się udało, co się nie udało. Co dobrego było, co ta dosłyszeli, no i tak się poopowiadali. I tu trzeba się było przyznać. A jak się był już taki chytry, nie przyznał się, nawet z dziadkiem nie załatwił, bo jak był do, to se załatwił z dziadkiem, co by dziadek z babką załatwił, co by nie była taka ostro, co by to jakoś się udało. No a jak nic nie gotował, nic, nic się nie działo, to wiecie, jak długo mógł trzymać to na sumieniu i no, że ta ukradł co sąsiadowi, do Wielkanocy, bo przecież przynajmniej raz w roku trzeba się było iść powiadaj, to wiemy o tym chrześcijanie, na wiosnę, na Wielkanoc. I wtedy już nie było wyjścia. Trzeba było iść do sąsiada, czy komu ustał, ujkowi, czy komuista, co się ukradło. Pięknie przeprosił, oddał rzecz i prosił o wyboceni. To nie było hihi. -hi. A jeszcze tak było, to jeszcze było najdłużej. Bo jeszcze było tak, że się w ciągu roku babka dowiedzieli o tym, że ta co się, komuś się coś ukradło i to ten ukradł. Oj, to nie miał życia. Babka przysła to, albo wekunierowała, to było dobrze, jak wykunierowała. i wekunierowała. Nade wzięła loska i biła, kiela miała siłę, po plecach to trafiło to tam do stołu. Po dupie wybiła, kiela mogła. Potem powiedziała ojcowi, a ojciec wyciągnął rzemiencek. I mu ta trusnął za dwa razy po dupie, bo katrafiło, czasem, czasem po plecach leciało, mączka i trzeba było i tak oddać i tak oddać. Także ja wam powiem, ludzie w tamtych czasach się nawet łodu kraść tak trochę, no bo to się nie opłaciło, bo za dużo zbierał, po tych tej, 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 tej boleści miał i wszystkiego. No i tak to było w tych dawnych czasach. Nie ino to, nie ino wnuki nie miały posłuchaj babki, ale i ojcowie, czyli ludzie dorośli, którzy mieli już po 50 roku, bo ojcowie mieli załóżmy koło 80. No i tacy musieli posłuchaj Babki. Nawet się im nie wolno było powadzić Nie daj Boże, przy ludziach, przy robocie. Taki wstyd, na co coście się ta Taki wstyd, na co se o tobie pomyślą. No i, i to wykunierowali, by się mi to więcej nie powtórzyło, by to było ostatni raz. A jak już tego było więcej razy, nie myślcie se, to se poszli do kogo? Do swatowej. I tam się poskardzyli. I jak się już potem zeszli, to tak wykonierowali tych młodych, że się łoduceli, młodzi nawet wadzi. I wiecie, no nie mieli się kany nawet wadzi i się nie wadzili, bo imika nie wolno było ani przy robocie, ani w polu, przy ludziach, przy dzieciach, fałpie, nie daj, Boże, to już całkiem no nika. No i ludzie się łoduceli, wadzi i za to jej spokój. Teraz ludzie się nie wadzą, no jakby już tak, ani się nie rozwodzili, tak jak teraz. Bo widzicie, nie dało się rozwić, bo co by na, to babka z dziadkiem powiedzieli, nadajcie spokój. A dzisiaj co? Cichutko, spokojnie i zarój sądy, i zaraz nie wiadomo co. Całkiem mamy inne czasy. Ale i babka z dziadkiem też ma dobrze teraz, bo się nie musi tak rządzić, bo już nawet ani nie gospodarzymy na tej gospodarce tak jak to dawniej. Młodzi mają dzieci, no to inno na telefon. Babciu przyjedź bawić. Babciu, dziadek, no to są tak jeżdżą bawić wnuki, i za to mają więcej czasu dla siebie, taki fajny dziadek z babką, i za to, jak ino mają pieniądzki i zdrowi, to się zwiedzają cały świat, i teraz dopiero im jest dobrze i wiedzą, jak to jest dobrze na świecie. No Bóg zapłaci, tyle bym chciał dzisiaj powiedzieć.